Buongiorno, kochani. Słuchajcie. Wariatka. Słuchajcie, kolejny test mediów akwalistycznych. Zaplasiamy. Zacznijmy jeszcze. Cześć, kochani, to plasma. Bo nie skończymy. Ja nie chciałem powiedzieć, że tu nie ma warunków do pracy. Jeszcze się powinienem spytać. Śmierzycie to? A cały statko? Dobra, opanowimy się. Dobra. Ania się weźmie za testy, a w dzisiejszym odcinku chcieliśmy wam opowiedzieć trochę o tej ceramice od firmy Aquario, Ceramic Rings, Filter Media. Panuj się. Czy to jest profesjonalna telewizja? Przepraszam. No. Którą już oczywiście my kiedyś mieliśmy i mamy, że tak powiem, przyjemne stosowania. Sprawdza się raczej nieźle, aczkolwiek na teście długodystansowym zobaczymy, jak z jej historią. Słuchajcie, za wiele tutaj nie ma. W języku polskim napisane mamy. Ceramic Rings to najpopularniejsze bazowe złoże filtrujące. Dzięki porowatej strukturze stwarza optymalne warunki do rozwoju bakterii, które żywią się wyłapanymi przez krążki ceramiczne związkami. Tworzy tak zwaną pożywkę biologiczną, stając się nieodłącznym elementem każdej filtracji. Zaleca się stosować jako pierwsze sypkie złoże po filtracji mechanicznej, zarówno w akwariach słono- i słodkowodnych. Ceramic Rings je najpopularniejsi zakładni filtracji lodzie. Dyki pozerni struktury, witwari optymalni podmianki pro rozwoju bakterii. Sezili slucaniniami siedliwi. Zachcyceni pomocnik keramicki kuriozu. Ewentualnie można też postrzelać. A Ceramic Rings ist das beliebteste Grundenfiller. Danke, Ihre porzune strukturę blinden. Heindeho, optimal beidendenungen. Nienawidzę tego języka. 5 lat się, słuchajcie, uczyłem, nic nie umiem. Znaczy, inaczej, potrafię. Ich habe nicht verstehen. Ich nicht weisen. I tam jakieś takie potrafiłem. Słuchajcie, Ceramic Rings, może jeszcze to pokażę wam z innej strony. Ania testuje. Ania testuje. O, taki temat. A ja wam spróbuję, słuchajcie, pokazać w międzyczasie krążeczki. Ten krążek, ceramiczny krążek. Słuchajcie, tak te ceramiki wyglądają. O, a co? Czekaj, bo nie mogę trafić, gdzie to jest. O, tu. Słuchajcie, tak to wygląda. No tu poroba też zdecydowanie mniejsza niż w poprzedniej historii, słuchajcie. No dobra. I wkładamy, słuchajcie. I patrzymy, co się dzieje. Nic się nie dzieje. Nie, no idzie pomalutku z boku. Ale nie część, bo to wtedy wiesz. Ale troszeczkę pomalutku idzie. Idzie. Dawaj, dawaj, dawaj. Nie zważyłem, czy zważyłem? Nie zważyłem. No dobrze, kochani, ten pójdzie, zaraz zrobimy na drugim. Ważenie, nieważenie. Jedziemy. Waga. Zaraz położę. Wskazuje na zero. Jep na wagę. No, jeden z cięższych. 8,73, kochani, na starcie. Posuniemy go. 8,73 z lewej. Się nie nadaje. Później będziemy, pamiętaj, niuńka z prawej do ważenia. Dobrze. Z prawej do ważenia. Czyli z waszej może lewej. W zależności jak to na kamerze wyjdzie. Ten ważymy.
Dobra, zostawiamy to, słuchajcie, standardowo na boku. Wyniki królowe już są, czy jeszcze tak, czekamy? PO4 nie mamy. PO4 nie mamy, NO3 nie mamy, nic tam nie mamy. No ale to tak akwarium na szkle, więc tam niewiele może być. Aczkolwiek, no zobaczymy, będziemy je też pewnie podrybiać troszeczkę. Zobaczymy, czy tu się coś zmieni. Jest to taka normalna, najbezpieczniejsza ceramika. Słuchajcie, jeśli nie lubicie jakichś przekombinowanych towarów, to naprawdę to polecam. Bierzemy się, słuchajcie, za zapisujemy, a nie jak zwykle, o, tu robimy sobie takie notatki, żeby wiedzieć co gdzie. Każdy z tych mediów mamy, widzicie, piąteczka na baniaku piąteczka, żeby nie było bałaganu. Zbiorniczek wygląda, słuchajcie, teraz tak. Tą paletę, którą widzicie, dostałem, słuchajcie, do wyleczenia i w prezencie właściwie, natomiast ona jest mocno zarobaczona. Zobaczymy, co z niej będzie. Też będę się Wam chwalił efektami. Jak widzicie, jest... No zobaczymy. No, co prawda już zaczęła pobierać pokarm, więc jest szansa, że coś z niej będzie. Dobra. Bierzemy się za mycie gąbeczek w naszym filtrze własnej roboty. Przy okazji będę... Sam jestem ciekaw, jak go się czyści, czy się będę bardzo irytował. Także ja się odpinam od mikrofonu, przestawiamy laboratorium, słuchajcie, i bierzemy się za czyszczenie i pakowanie mediów. Gąbkę na końcu, no to właściwie troszeczkę wyżej. Ale musimy pamiętać, że jest to doskonałe miejsce do rozwoju bakterii tlenowych. Czyli ta wolna przestrzeń tutaj między powoduje tylko opłukiwanie tej góry i tu lubią się rozwijać bakterie tlenowe. Spróbuję Wam ten temat przybliżyć w którymś odcinku, jak tylko starczy mi czasu, bo chciałbym to zrobić merytorycznie, nie jak kretem, żeby później nie wyjść na jakiegoś idioto-debila. Słuchajcie, no powiem Wam, że czyści się ten filterek całkiem, mam cię, tak bym powiedział. Nieźle, jest to pierwsze czyszczenie. Słuchajcie. O. I Wam powiem, że zrobię tych filtrów trochę ulepszonych, chyba więcej, kochanie, bo to... Ma sens, jakbyś chciał wziąć telefon, tam jest włączony. Zobaczcie, no żadna filozofia, bo ja go tak naprawdę teraz kładę. No, masz sobie na dwarz? Kładę go sobie sukrecić tu nas na tej rurze, tak? Tu jest ta punteczka, która naprawdza. O, tu nie potrzebuję Wam ją przetłumaczać. No, bo ona ma tu, inną jest pąpeczka, a nie jest nic. Bo to napiewanie tej ruleczki, tej pąpeczce, to jest tą... No ale dobra, słuchajcie. Ja to nawet tego nie uszczelniałem. Po prostu było wciśnięte i dalej jest wciśnięte. Bolesław Krobu. Zaraz go puścił. Jak widzicie. Dobra, co robimy? Nie,
Już jesteśmy dzibaski po długo, trochę przetarką, słuchajcie. No dobra, jedziemy. Waga sterowana, ten z prawej, kochanie, tak? Czy dużo nabrał? No szału nie ma. Połówka. Połówka, czyli właściwie troszeczkę wyżej niż poziom był płynu. No i patrzymy, ile zassało. 8 coś było. Ale pije ładnie. Pije ładnie, słuchajcie, aczkolwiek stosunkowo do wagi to znowu jest podobnie. Do tamtych. My później chyba spróbujemy, słuchajcie, policzyć stosunek przed, po, tak, żebyśmy wiedzieli, jak procentowo do swojej wagi, Córka ma teraz egzamin z Excela, to i powiem, żeby nam funkcję napisała. Ha! Widzicie? Trzeba kombinować. Także no, troszeczkę naciągnęło. Jak widzicie, ten czas namiękania jest podobny, bo my te filtry mijemy zazwyczaj około 5 minut, 10, więc tu raczej też bym już nie przesadzał z tą dokładnością. Słuchajcie, zostawiamy to standardowo do rozłupania. Jeszcze niech się pomoczy, zobaczymy jak to w środku wygląda po rozłupaniu, czy to tylko po wierzchu ładnie się rozprowadza, czy wszędzie. I kochani, co? Tyle. Wyniki standardowo podam na końcu filmu. Baniak po zalaniu. Filterek chodzi, widzieliście przed chwilą. Także chyba tyle, jeśli chodzi o kolejne te 3 odcinki. Słuchajcie. Tyle, żabciu. Tak? Z tym baniakiem widzimy się za 2 tygodnie. Tu mamy pomysł, po prostu nie mamy raz, że pomysłu na ryby, co by tu wpuścić. Jeszcze nie wiemy. Słuchamy waszych sugestii, co można do tego baniaka wpuścić. Pamiętać należy, że to nie jest jakoś mocno duży zbiornik. Nie wiem, czy nie wylądują tu jedne z ładniejszych gupików, czy nie zrobię tego baniaka takiego gupikowego, gdzie powrzucam wszystkie najładniejsze sztuki i niech się dzieje wola nieba. Taki plan też mam. Dajcie znać w komentarzach, co o tym sądzicie. Czy to dobry pomysł, czy znowu kule się popadają w gupikowo. Chciałem kupić furkatusy, powiem szczerze. Tylko, że żeby kupić furkatusy, to trzeba je gdzieś najpierw znaleźć. Na Allegro znalazłem jedne niekoniecznie ciekawe, po jakieś 90 zł bodajże chyba za sztukę, więc sporo. W sklepach gdzieś około 14-16 zł. Tych furkatusów tu trzeba było wpuścić ze 30 sztuk, żeby je było widać, tak? No więc po tym, jak skończę budowę. Natomiast do tego czasu coś tam moglibyśmy wpuścić i wtedy będziemy musieli powtórzyć ten test na fluwala, dlatego że po prostu no, nie będzie miarodajne, zmieniła się ilość przede wszystkim ryb, tak? Więc to pójdziemy z tym tematem jeszcze raz, zwłaszcza, że te media nam została spora ilość tych samych, także nie będzie z tym problemu. Bardzo Wam, kochani, dziękujemy za poświęcony czas. Mateuszkowi, Tobie też bardzo dziękujemy za dostarczenie materiałów do filmowania. Myślę, że zrobimy teraz kolejny odcinek o tych filtrach, które pewnie wszystkich ciekawią, mnie też, szczerze powiem. Spróbujemy zrobić taki unboxing, test tych filterków, jak one wyglądają, jak będą działały. Bardzo Wam, kochani, dziękujemy za wszystkie komentarze, dziękujemy za życzenia z okazji Dnia Kobiet. Bardzo, bo znów zapomnimy w tym natłoku. Przepraszam, zapatrzyłam się na Alberta. Właśnie, umawiamy Albertowi randkę. No zobaczymy, jeden z kolegów akwarystów się odezwał. Dziewczyna mieszka trochę daleko, bo jakieś 350 km od nas, więc autem po nią nie pojadę, a może ogarniemy jakieś BlaBlaCara. Także trzymajcie kciuki, no może Albert będzie miał dziewczynę, a może nie. Dobra. Tyle w dzisiejszym odcinku o testach, bo się zrobi vlogasek, a miał być o testach. Podsumowanie zrobimy za 2 tygodnie. Trzymajcie się, hej! Na razie, papa.